Miałem sen o wielkiej Ukrainie i on ziścił się, ponieważ dzisiaj robimy personal union nad Bohemią Awyjawinowskich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem z nami Króliczka. I dzisiaj prowadzimy to Talent Creek. Ja się bardzo dobrze przygotowałem do tego Talent Creek, jak widzicie minęło troszeczkę lat. Zrobiłem szybką wojenkę z Danią, ponieważ już wam tłumaczę, o co chodziło. Chodziło o to, że tak, Hiszpania była obrońcą wiary i ona Bohemię by ratowała. Ale Dania nie ratowała, bo Dania miała ujemny tam diplomatic reputation. Więc jak zaatakowałem, Hiszpania nie odpowiedziała, przez to nie wiem po co im biorą obrońców wiary, jak wiedzą, że nie odpowiedzą. Spadł obrońca wiary, czyli Bohemia jest teraz wolna. Po drugie, od Danii wziąłem tylko hajsy, pobudowałem sobie... Oj, tu jeszcze ten fort się nie skończył robić. Ale nie ma czasu, trudno, bo tu jest dziura. Ja wiem, że to będzie problematyczna wojna, bo to będzie dość duża wojna. Francja chce nam tutaj pomóc, bardzo się z tego powodu cieszy. Tak, to będzie dość duża wojna, mamy przewagę. Nabrałem sojusze ze Szwecją, nabrałem sojusze z Quaracuju, z Wenecją, Szwajcarią, bo tu też będzie dużo agresywnej ekspansji. Siedziałem, miałem nadzieję, że jakoś wytrzymam. To też jest Mołdawia, ja zapomniałem o tej Mołdawii. Raszujemy Brandenburgiem. Wy zostawiacie łapki w górę i soczyste komentarze. Cały czas też oczywiście rozaczynamy. To Talent Creek. Ja, to Talent Creek. Cały czas moi dyplomaci będą poprawiali relacje, bo mam nadzieję, że mi starsze agresywnej ekspansji, że mnie nie zabiją za to, co chcę zrobić. A to będzie troszeczkę dużo. To będzie spora agresywna ekspansji. Weź mi zoba, a nie mogę jeszcze. Weź tam gdzieś lata i kto będzie najbliżej? No nie wiem, no. Wyślij automatycznie, poprawiaj ze wszystkimi wkurzonymi tą relację. Ty, może chcecie tego? Mam wolną dynastię, chcecie? A ty babik jest w ogóle za młody, żeby być tym. Okej. Okay. Nie masz z kim relacji poprawiać. nie cierpię tej gry, bo walczymy tak, walczymy dość sporą częścią Europy. Ryzyko jest, że Osman mnie zaatakuje, ale no trochę tych sojuszy jeszcze nabrałem, licząc, że nie zaatakuje, więc może jakoś przeżyjemy. No nie wiem, po prawej... Wow, co to za jakiś... Co to jest? Nie ma większego znaczenia, co to jest. Weź po prawej relacje ze wszystkimi, jak się da. I potem zobaczymy, ile to w ogóle agresywnej ekspansji kosztuje. Wy poszliście na razie na tereny Węgier i tutaj jeszcze za armia Brandenburska. Okej, ja wam oblegam dwa forty. Oczywiście dobre eventy. Co robią Francuzi? Francuzi robią powszechną mobilizację. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo chciałem Brandenburg jak najszybciej wyżyć, znaczy oczywiście chciałem zabrać im cały hajs, jak jest tylko możliwe. Zaraz padnie ten fort, ten ziomek z pięciu Sieżem to jest błogosławieństwo. Nic nie kocham w generałach tak bardzo jak Siege, oni podchodzą i niszczą te forty. No, to mi się bardzo podoba. A patrząc, że my cały czas... A, tu jeszcze Ryga jest. Czemu tu jest Ryga? Z czym ty jesteś sojusznikiem? Ty jesteś sojusznikiem z Brandenburgiem, a że to jest cesarz, to wszyscy sojusznicy cesarza też odpowiedzieli. A to jest ciutkę niefajnie. Ale w sumie, czy my na coś na to poradzimy? No chyba na razie nie. Ty idź oblegaj te forty. Zaraz będziemy mieli trzy cesarskie forty. Na razie Andres tu mnie podbija. Tu powiem pójść w stackwipe chyba, nie? Nie, nie będzie, za długo walczą. Jest. Jezus, jestem już tak dobrym graczem, że wiem kiedy będą stackwipe, a kiedy nie. Niestety chłop... A nie, ominą na razie tam, ale ty chyba nie zdążysz się zbudować, nie? Bo to jeszcze rok będziesz się budował. Przez rok musieliby nie tykać tej prowincji. Mogę spróbować ich odstraszyć. Mogę spróbować odstraszyć ich. Halo, zejdźcie z tej prowincji, bezbożnicy. Zejdźcie z tej prowincji. Możemy odkryć kawał świata. W sumie weź mi odkryj. Coraz więcej poszarpanego świata, bo ja potrzebuję jakiegoś sojusznika nakazania na przyszłość. Okej. Okay. Kurde, zdobyli, ale możemy to odbić. Nie wbijaj się na razie. Na razie się nie wbijaj. Na razie chcemy ich pojedynczo popisować, póki się da. Widzę, że Francja ruszyła, bardzo dobrze. I część armii Brandenburgii i Czech jest we Francji. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszy mnie to z tego powodu. Fajnie byłoby się jakoś na Pragę dostać. W sumie stąd możemy pójść na Pragę, bo Praga jest Wargolem. Mamy personal union, no to stolica wroga jest Wargolem. Dobra, tu podaję dwa forciki, weź mi to odbuduj. Bo tu mamy straszną dziurę w tych fortach. Dobra, Poznań padł. I teraz pytanie, Berlin? Nie, no Berlin, bo widzę, że tu już Francuzi. Musimy się z Francuzami zacząć stykać. Moja kopalnia złota, zostawcie moją kopalnię złota. Dobra, Tuchel is over, dawaj na Kołobrzeg. Jest. W sumie, bo Czechy i tak będziemy ostatnio pisować. Leć Rygę wyrzuć z tej... Kurde, Rygę bym przytulił, ale to będzie tyle agresywnej ekspansji. Ja nie mogę tykać. Jak zwolni się dyplomata, zobaczymy tego. Zobaczymy, jak bardzo będziemy w pupcie, jak będziemy chcieli całą personal union nad Czechami, które są chyba siódmym great powerem, jak dobrze widzę, siódmym. Ktoś chce pisować, nie mam dyplomaty, więc na razie nie spisujemy skarbie. Odzyskaliśmy dyplomatę. Zobaczyć tę koalicję. Zobaczyć tę koalicję, jak bardzo wszyscy się wkurzą za to, co my chcemy zrobić.
to problemy, kłopoty, duże kłopoty, gigantyczne kłopoty. Ale nie z takimi koalicjami Zajączek sobie radził. Zacznijmy od, że będziemy eliminować tych z dolnej stawki, którzy chcą wejść w koalicję. Czemu ja ze wszystkimi mam takie ujemne relacje? Panie, jestem tylko biednym, prawosławnym, kijowską amebką, która gdzieś tam sobie wierzga lewo-prawo. To nic złego się nie dzieje, nie. No i popsuli, znowu nie zdążyliście tego fortu zrobić. No tu już ciupkę brakowało, ciupkę i mielibyśmy forcik zrobiony. No i się wlewają te raki do mnie. Linia fortu wpadła. Dobra, ale zaraz Brandenburgię wyrzuciłem, bo trzy forty im już są oblegane. Cyforty. Wchodzisz tutaj sobie, odbijasz. Okej. Nie wiem, czy my tą koalicję przeżyjemy, znaczy no... Jak Osman je zaatakuje, odpukać, weź ich zrzuć z tego fortu. Albo, o, dobra, ty ich zrzucisz ich z tego fortu, ty leć już na Poznań, żeby Warscore tikał na naszą korzyść. Żeby Warscore tikał. Czy mamy wszystkie prowincje fortowe tych Prusaków? Tak, mamy chyba wszystkie prowincje portowe Prusaków. Znaczy fortowe, portowych nie mamy. Można by ich z tej wojny już wyrzucić. Można. Akurat jedna armia niepotrzebnie w całości oblega, ale nie mam co z nią zrobić. Daj na razie tego utrechtowego. Kurde, mam za mało dyplomatów. Za mało dyplomatów. Dobrze, panie Lunenburgu. Pieniądze, większość pójdzie do tego. War Repsy, transferuj trade power i siema. Dobra, ciebie można wyrzucić. Jest. Weź i wyjdź na Warszawę. W sumie skoro znowu walczymy z Brandenburgiem, to Warszawę wypadałoby splądrować. Tak. Co Osman robi? Osman siedzi i ładnie wygląda. Panie Osmanie, proszę tu nie patrzeć. Czy ty coś tu podbiłeś? Co ty podbiłeś? Mulhouse. Pieniążyk. Force Region. Będziemy szerzyć prawosławnych. Erę. O, proszę bardzo. Wolne miasto cesarskie jest prawosławne. Spoko. Z tym się jeszcze małym gównianym walczymy. Z Salzburgiem widzę, że walczymy, ale nie wiem, czy starczy Warscora, żeby go nawrócić. W sumie możemy Prusy spisować. Żaróweczka do wzięcia. Czemu my chcemy żarówkę? Czy my chcemy żarówkę? Prestige from battle? Nie, zostaw. Mogą się przydać jeszcze militarne. Na pewno tak, pieniądze. War Repsy. Ty masz jakichś sojuszników? Ty nie masz chyba znacznych sojuszników. W sumie ja mogę ciebie pomęczyć. Ej, to jest wojna, bo ja nie chcę szybko pisować. Ja mogę go pomęczyć. Tylko po to. Wkurza mnie to, że ja mam tyle agresywnej ekspansji, on nie ma z kim poprawiać relacji. Pokaż mi, kto tam na dole będzie w stawce teraz. Hamburg, jest. Będziemy starali się jak najbardziej ograniczyć tą koalicję, która na pewno się strygeruje, mam nadzieję, że nie walnie. Chociaż na to też musimy być gotowi. Znaczy, my nie mamy słabej armii, mamy zarąbiście dobrą armię i zarąbiście dużą armię. Tylko problem jest taki, że my jesteśmy zarąbiście biedni. Mamy chyba najbiedniejsze rejony Europy pod swoją kontrolą, których nie miałem zbytnio jak boostować. I to jest drobny problem, I think. Tak, myślę, że to był spoko, że dostaję negatywne eventy, zawsze to lubiłem. Okej. Dobra, to trzeba mądrze zrobić, bo to się może udać. Jakbyśmy mieli takie lojalne Czechy, to byśmy mogli zacząć cisnąć Osmana, odpukać. Dobry Osman, grzeczny Osman, nie? Grzeczny, dobry Osman. Dismarsin, potężna republika chłopska, dismarsinsiowa. Improve relation, jest, przyjacielu. My też jesteśmy syndykalistami, się nie bój, że my tu podbijamy, na chwałę ludu pracującego, miast i wsi. O, Royal Mariasz. Macie dzicioka? Dziedzica? Nie, on ma dopiero 6 lat, okej. Okay. A czekajcie, gdzieś tu jeszcze nasza dynastia była, nie? W Landschaftcie. Macie tego? Kurde, macie dziedzica i macie Strong Claima. Czy musiał z wami jakiś Royal Mariasz wyciągnąć? Jak ta ryga? Transylwania. Transylwania jest do podbicia. W ogóle jak czekałem sobie, to miałem questa, że od state'ów mogłem dostać subjugation na Transylwanii, ale nie brałem tego, no bo mówię, to też agresywna ekspansja mimo wszystko. Mimo wszystko też agresywna ekspansja, więc nie chciałem czego tykać. Nawi 100%. Wyzwolimy coś z tej Brandenburgii. Powyzwalamy jakieś stejciki, nie wiem, coś co jest blisko nas, żeby można było łatwo podbić. Kraków to są równiny, nie? Pamiętacie jak Kraków to były góry? Czy nikt takich rzeczy czasów nie pamięta? Dobra, wycofaj tego, bo tam już pewnie jest pozytywna relacja. Okej. Okay. Ile mamy z wami Warscora? 99. Jest. Dobra, wyczyść jeszcze raz. Na pewno cały hajs. Pożyczków mamy... Chciałem powiedzieć, że jak kończyłem, to miałem mało pożyczków. W sumie nie transferuj trade powera, bo nam to gówno da tak naprawdę. I co ty możesz wyzwolić?
Power score. Możesz Danzyś wyzwolić. Super. Możesz Rupin wyzwolić. Średnie Szczecin możesz wyzwolić. Okej, okej. Mazowsze. Zamiast tego Szczecina Mazowsze. Właśnie powinieneś to i to móc wyzwolić. Co ty mi tu gadasz? I Rupin, o. Czyli to jeszcze jamy 100% Warscars. Dobra, ziomek, ciśniemy cię. Ja cię będę cisnął. Ja cię nie odpuszczę. Ja cię nie odpuszczę i tak czekamy, aż nam trochę koalicjonen spadnie troszeczkę. Co tam jest? Lorraine. Lorraine, to jesteś ty? Nie, to jest Strasburg. Gdzie jest? Wow, Lorraine. Jest ty. Tak, improve relation. Proszę się nie gniewać. Jak to łubnie jest over? No głupia ryga. Dobra, potem to odbijemy. Ty, no bo już ci będę te wszystkie prowincje oblegał. Co ty, ziomek, robisz? Mamy Wargola. Aha, bo wy mi Francję niszczycie. No właśnie tak się zdziwiłem, że my w ogóle bitew nie toczymy i tak jakoś gładziutko to wszystko leci. Francja może byś poszła się bronić? Kraków is over. Znaczy nie, żebym naciskał czy coś, ale mogłabyś tam pójść. Ryga is over, nice. Chodź na tych. Czekaj, to jest góry, to są równiny. Idź na te równiny. Yes. Okej. Okej. No właśnie, Francję mi wyrzucili. Czekajcie, musimy Prusy wyrzucić. To jest dobry moment, żeby Prusy wyrzucić z tej wojny. Pani Brandenburgio. Release Nation, olej ten Gdańsk, albo ten Rupin. Gdańsk. To Mazowsze. Sachsen-Lauenburg, o i coś takiego. O. Dobra, podziabaliśmy was, brawo. 169, to jest 169, bo tu jest Portugalia. Portugalia jest ma 80 tysięcy z jakiegoś powodu niewytłumaczonego, dlaczego Portugalia ma 80 tysięcy wojska, ja nie rozumiem. Tego nie było w papierach. To są drobne kłopoty. Problem jest taki, że ja nie mogę jeszcze tego pisować. Ja bardzo nie mogę jeszcze tego pisować. Głównie dlatego, że ja muszę sobie jakoś koalicję zbić. Czemu oni mają nagle tyle wojska? Nie mieli tyle wojska. Rygę możemy wyrzucić. Pieniążki mi dasz, War Repsy, Force Religion i tyle cię widzieli. No ja im prawie wszystkie forty oblegam. Oni spisować jeszcze tego nie chcą. Jak ja to wezmę, to się zabiję. Liść trzeba pisować. No nic, powalczymy sobie, tak. Powalczymy sobie, to jest dobre słowo. Czemu mnie wszyscy nienawidzą? Co ja wam takiego zrobiłem? Byłem grzeczny. Grzeczny byłem. Bardzo grzeczny. Wszystkie forty czeskie będą oblegane? Jest, prawie wszystkie. Teraz trzeba będzie trochę bitew potoczyć i do takich dobrych bitew. Fajnie, że oblegamy fort w górach. Bardzo fajnie. Wiesz co, daj mi jedyneczkę. Z dwie jedyneczki, które będą prowincję z tyłu zajmować. Się bardziej przyda. Ustaw się pod tym fortem. O, wpadł, zarąbiście padło. Dobra, idziemy się tłuc. Idziemy się tłuc. Nice, jest to nasza trzygwiazdkowa armia. O Pragę trzeba się tłuc. Albo tu się wbijamy w jakieś jedyneczki. Aha, oni robią pospolitą mobilizację. Wbijaj się. Yes. Lecimy. Okej. On chce uciekać. Kurde, to jeszcze Portugalczycy są. Nie wiem, czy tymi trzema stakami damy radę. No właśnie. 6-6. Jezus, jakie oni muralki mają. Co ja mam za chłopa z tymi? Dyscyplinkę. Obrońca wiary mi nic nie da, nie? Nope, obrońca wiary mi nic nie da. No my jeszcze 26 tysięcy doślemy, ale jak przegramy tą bitwę, to jest niedobrze. Ale my to wygramy, bo jeszcze... Jezus, my to wygraliśmy. Dawaj tego trzygwiazdkowego w Siege'u. Koniecznie idź oblegać. Koniecznie musisz ich zniszczyć. Tak, tak. A wy tymi jedyneczkami tutaj się wbijajcie. Portugalia chce wyjść, ona tam jakoś się powinna kolonizować czy coś. Zerwaliście mi sojusz? Nie, bardzo dobrze, bo tam jeszcze Osman się czai, bo mi przypominam. Ty się rozlewaj. Kopalnie złota zajmij. To jest, pamiętam, że jest kopalnia złota. Oni się tu wycofali, mogłem ich gonić. Palić to. Nie wiem, czy ja tu nie chcę zrobić wyłomu, żeby ich wyrzucić z wojny. Bo to jest kolejne jakieś tam 15 tysięcy, które biega. I Warscore kradnie. Zrób wyłom. 28 na wejście, uwielbiam. No nie, no trzy moje jedyneczki. Jedyneczki. 23 Warscora. O tak. Średnio. Dobra, podbiliście to. Wejdź tędy, zobaczymy czy oni chcą wyjść. Wyjdź z Lorraine. Znaczy jakbym został sam z Czechami, to nawet mógłbym siedzieć w tej wojnie tylko po to i czekać, aż mi agresywna ekspansja spadnie.
A ja ich atakowałem od razu, no bo było ryzyko tego, że tu jakieś sojusze siądą, nie wiem, Osman ich zagwarantuje czy coś, no to wtedy byśmy nigdy już tego nie zrobili. To tak musiałem kminić z tą Szwecją, dobra, weź ich wyrzuć po prostu. Dobra, i zostaliśmy, a tu jeszcze jest Mołdawia i Lukka. Lukka to gówno, w ogóle jesteś co? A, myślałem, że cię ci oblegają. Zaczkawy na czarnej fladze ich tepnęło. Mołdawii można pójść. Zostaw jedną armię, a resztę, chociaż kurę, 40 to biega. Spróbujmy może połapać ich armię, co? Jest, spróbujmy połapać ich armię. Jezus, ta sama 20 ich porobi. Szukaj czegoś innego. Wygracie, wygracie. Weź ich goń. Zobaczymy, gdzie się cofają. A ty leć za nimi, tutaj na wschód. O, oni tu się wycofują. Zarąbiście, jakbyśmy zrobili im stack wipe. Nie zrobią ich za dużo. Ale możemy ich dalej gonić. Przestaćmy niszczyć prowincję. O, tu się wycofali. Popiesz ich. Okej, 30 urskora, bo zaraz Portugalia będzie wracać. Łap ich. 25. No bo to jest 40 tysięczny stack, nie? Kurde, znowu gdzieś polecieli. Dobra, walić ich. Dasz tego trójkowego na oblężenie 50 deep pointów. Nice, 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 nice. A, nie chcesz wyjść z wojny? Coś tam, już powoli, nie? Nie chcesz? To jest kolejny w koalicji. Utrecht znowu. Czemu znowu Utrecht? Przecież ja z nim kończyłem poprawiać relacje. Czemu miałem 43? Już dopiero poprawiłem z tobą. Co ty, ziomek, robisz? Tak to my nigdy tej koalicji nie rozmontujemy. Co ty mi tu robisz? Wolno tak. Niszcz ich. Okej, ja mam dużo manpowera, możemy walczyć. Jeszcze mogę respić te jednostki, nie? Z eventowe. Także spoko jest. Ale komander kaput. Przeroluj tych. Aha. Okej, to żeś przerolował. Łap tą armię, daj tego trójkowego na... żeby ich wyrzucić z wojny, a ty podbijaj to. A ty w sumie lecz na Pragę. Jest, to jest 40 tysięcy? Jest, to jest 40 tysięcy. Dawaj Bejstex. Oj, wy to wygracie? Oj, Bejstex na... Uuu, 8 do 8. Przegracie to. A, po, cofnij ich. Okej. O, i tu też przegramy. Okej. Okej, trochę się rozpędziłem. Troszeczkę. Kurde. Spokojnie, takiej wojny się wygrywało, tak? Nie takie wojny się wygrywało. Dawaj dyscyplinkę, dziękuję. Wracać. Wracać. Nie wiem, czy Portugalczycy... Gdzie jest to ten stack portugalski? Nie wiem, czy Francja im nie anulowała prawa przemarszu i teraz oni nie mogą tu przyjść? Bo ich widzę samych Czechów. Jeżeli to są Czesi, to ja mogę na spokojnie to zacząć oblegać. A nie tutaj się wbijać na Hama. Chyba tak. Chyba oni nie mogą. Jeszcze ta Lukka, kurwa, denerwująca. Kurwa, Pragę odbili. Nie, moja Praga. Wracać tam. Za wolno oddziały, panowie, uzupełniacie. Za wolno. Dobra. Mołdawię wyrzucimy z wojny. Cofnij dyplomatę. Jest. Daj go. Dobra. Pieniążek, nic oczywiście nie bierzemy. Warruption i spierdzielaj. Dziękuję. O morale, armii plus 15, kurwa, idziemy niszczyć. Idziemy niszczyć. Weź może odbij nasz fort, a ty stoisz tutaj i zrób wyłom. O właśnie. Nice. Bo skoro tutaj nie ma tych, to możemy... Dacie radę? 15, moralki. Jezus, jak na moralki nagle siadły. Triumf kleru. A tfu. Nie no, w sumie jesteśmy prawosławnym tym. No musi... Oni się tu cofają. Gonić! Gonić! Znaczy ja potem tej armii potrzebuję. Uuu, stack wipe. Daj ma Peasant War. Militarna, nie bierzemy tego. Ty idziesz odbić Warscora. Kto tu jest kolejny w koalicji? Chcecie wyjść z wojny? Bo ja będę ją trochę ciągnął, mówię wam. Minus 16, a Lukka? Proszę. Ja chcę uratować cesarstwo przed tym, przed Osmanem. Ja potrzebuję Tier. Dobra, tu powoli spada. Słuchaj, panie Tierzu. Nie, to jest Luksemburg. Tak,
Polonia. O Jezus, minus 110, dobra, poprawiaj z nią. Okej. Cofnij. A to jest tier. Okej. Dobra, kopalnia złota zabezpieczone. Dziękuję. Ten, co ten staczek? Jezus, jakie to słodkie, jak oni próbują sami odbić sobie stolicę. A i własną kopalnię złota przydałoby się odzyskać. To też, dobra, tu są Portugalczycy, ale gdzieś na czarnych flagach biegają. Ja nie wiem, co oni robią ze swoim życiem. To jedyny fort, ta, i ty tam biegasz. Chodź mi, podbijasz kopalnię złota. Nice. 34 war score'a. Oni w ogóle więcej fortów nie mają, nie? To nie wiem, Portugale pewnie, bo tak, bo to są kolonie portugalskie, no. Oni pewnie Warscora zawyżają i to strasznie mi Warscora. Kolej Roman Empire. Moglibyśmy sobie rozwiązać to HR? Co złego może się wydarzyć? Co złego mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy rozwiązali to HR? O, jakieś siły, 11 tysięcy. Mobilization. Fajnie też, jakby wybuchła jakaś wojna w HR, bo wtedy by olali moje podboje. Gdzieś ich tu goń. Okay. Tam jeszcze została jakaś armia? 13 tysięcy. Dobra, oni pewnie bankrutują i niszczą się. No nie mogę tej Bohemii osłabiać, bo ja jej potrzebuję, jak mi koalicja walnie. Czy wy rozumiecie, o co chodzi? Ja bym chciał to pisować, zostawić ich spokojnie, choć oni sobie rosną. To w sumie masz przejście na tą lukę? Nie masz przejścia. Nie chcę brać prawa, bo boję się, że te 100 tysięcy. Kurwa, czemu Portugalia ma 100 tysięcy? Co oni tacy silni? Oni quantity zrobili? Nie no, nie mają quantity. Czemu oni mają tyle wojska? Jak duża może być ta Portugalia? Oni kawałek Maroka podbili. Jak oni 88? 9 tysięcy manpowera w rezerwie. Co oni robią? No bo już bunty im wybuchają. O, kłopoty. Big kłopoty. Gdybyśmy chcieli pisować, oni dalej nie chcą. Kurwa. Monster. Monster to jest gdzieś tu, tu jest monster. Możemy to będziemy godzinami poprawiać. Dobra, tu się w końcu ten fort zrobił. Dobra, no musimy bronić tego Krakowa. Dobra, ja wrócę do was zaraz, jak my tylko, no nie wiem, trochę czasu będę po prostu przeczekiwał, aż spadnie agresywna ekspansja. Zaraz wracam. No cóż, dłużej tego przeciągać nie mogę. Koalicja będzie jaka będzie. No trochę ją pomniejszyłem jakichś gówniaczków, ale to i tak będzie koalicja. Ona może nawet nie walnąć, bo Brandenburgii nie będzie w tej koalicji, bo ona ma z nami bardzo długiego trusa. Moskwę ja mogę zaraz przeatakować, a reszta to są bardzo małe gówniaczki, dosłownie same gówniaczki. Dania jest w fazie upadku. Ja mam sojusz z Francją, Szwajcarią, Kwarakiuju, Szwecją, także będę miał Bohemię, która też nie będzie... Powinniśmy dać radę, powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę. Mamy unię personalną z Bohemią. Oni się troszeczkę buntują. To co ja teraz mogę zrobić, to mogę supportować lojalistów. Mogę wycofać stąd dyplomatę. Pozwólmy na chwilę. Do kiedy mam trusa z Moskwą? Ja już nie mam. Dobra, to ja od razu atakuję Moskwę. Chyba, że ktoś jeszcze chce dać mi sojusz przed dzień naszej koalicji. Ale ktoś sensowny chce mi dać sojusz. Nikt sensowny, bo mamy teraz 7 na 4 relacje. Ja od razu atakuję Moskwę. Tylko po to, żeby zabrać od niej pieniądze. Chyba, że nikt się nie wkurzy za tą koalicję. Więc ja robię totalen krik. No. Trochę czerwono jest w tym HR, ale spokojnie, pożyczka spłaciby za czeski pieniążek. Ile tych pożyczków mamy? No, dwa pożyczki, 1000 dukatów. Jesteśmy jeżeli chodzi o Europę, nie licząc Osmana, Francji i Hiszpanii. Francja jest naszym sojusznikiem wiernym, więc jak nas nie zdradzi, będzie dobrze. Sojusznik, Puppet. Ty, w ogóle Puppet może być Great Powerem? To chyba spadnie po miesiącu, nie? Dobra, ale ewentualna wojna z Kalicją już jutro. Cześć, trzymajcie się, na razie, elo.